Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Oczywiście na antenie Telewizji Republika cały czas trwa wydanie specjalne i też informacje, wiadomość specjalna, można powiedzieć, że z ostatniej chwili. Dziś Telewizja Republika poinformowała Państwa, że na teren Polski po godzinie 9 spadła rakieta. Miejscowość nazywa się Wożuczyn Cukrownia w powiecie tomaszowskim. Te informacje są już potwierdzone. Na szczęście nie ma ofiar, to był teren niezamieszkały. A ze mną w studiu już kolejny gość, pan Miłosz Kłeczek, dziennikarz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. Pan redaktor, który pracował w telewizji publicznej przez długi czas, to nie jest pierwszy tego typu przypadek, ponieważ mieliśmy rakietę w Przewodowie, no tam niestety były ofiary śmiertelne. Mieliśmy także rakietę pod Bydgoszczą i chciałam pana zapytać o nastrój, jaki wtedy panował w mediach, w telewizji, ponieważ jak dobrze pamiętam, pojawiały się różnego rodzaju zarzuty. Wiemy, że w tego typu sytuacjach bardzo często wkrada się chaos, dezinformacja. Ta sytuacja jest bardzo, bardzo niebezpieczna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jaka atmosfera, jakie komentarze były wówczas? Pani redaktor doskonale pamięta ten atak, zmasowany atak polityczny przede wszystkim tamtejszej opozycji na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak to możliwe, że w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się obca rakieta, jakiś niezidentyfikowany przedmiot? Dlaczego nie został zneutralizowany, zestrzelony? Te pytania pojawiały się. Co więcej, ja przypomnę, bo przygotowałem przed chwilą zrzut ekranu wpisu Władysława Kosiniaka Kamysza, szefa PSL-u, dzisiaj ministra obrony narodowej, a wtedy tak Kosiniak-Kamysz atakował ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Co pisał Kosiniak-Kamysz? Jeśli minister Błaszczak nie wiedział, że nad Polską leciała rosyjska rakieta, to jest to ogromny skandal. Jeśli wiedział i nic z tym nie zrobił, to jest to rażąca nieodpowiedzialność i igranie z bezpieczeństwem Polski. Jedno i drugie jest dyskwalifikujące do dymisji. Do Panie dymisji wzywał to jest wtedy Kosiniak-Kamysz. Władysław Kosiniak-Kamysz, tak, to jest jego wpis, dzisiaj szef resortu obrony. Więc no, pytanie analogicznie, to dzisiaj Kosiniak-Kamysz powinien podać się do dymisji, bo pozwolił na to, żeby przez jakiś czas niezidentyfikowany obiekt pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, leciał, najprawdopodobniej spadł, mógł wyrządzić szkody, mógł kogoś zabić. Pytanie, pani redaktor, dlaczego nasz nowy szef obrony, pan Kosiniak-Kamysz, nie zestrzelił tego, dlaczego generałowie pod jego dowództwem nie wydali takiego rozkazu strzelać? Pamiętamy, że do białoruskich śmigłowców trzeba było strzelać, bo też one przekroczyły naszą przestrzeń powietrzną. I opozycja twierdziła, należało te śmigłowce zestrzelić. Panie redaktorze, pan jest aktywny w mediach społecznościowych. Czy gdzieś już pojawiają się te informacje? Bo my tutaj oczywiście cały czas na antenie Telewizji Republika informujemy o tym, co się wydarzyło, ale jeszcze około godziny 10 tych wiadomości nigdzie indziej nie było. Ja też szczerze mówiąc dowiedziałem się z mediów społecznościowych, z Twittera, czyli dzisiejszego X-a i z Telewizji Republika. Nie wiem, nie sprawdzałem anten komercyjnych, czy te informacje są pokazywane. Pana zdaniem, jakie powinny być kolejne ruchy rządzących? Ponieważ na platformie X pojawiło się krótki komunikat, taki bardzo ogólny, że rzeczywiście taki obiekt był, że on wlecił na teren Polski od strony granicy z Ukrainą. To jest komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, ale to na razie tyle w tej sprawie. Wie pani, jestem bardzo ostrożny w ferowaniu wyroków. To są sprawy niezwykle wrażliwe, kwestie naszego bezpieczeństwa. Armia jest od tego, wojsko jest od tego, żeby nas zabezpieczać. I nie wszystkie informacje wrażliwe mogą być przekazywane do opinii publicznej. To, że do niedawna opozycja, która dzisiaj nazywana jest koalicją 13 grudnia, przejęła władzę w Polsce i że oni przyzwyczaili nas do takiego przekazu, niezależnie co się dzieje, należy wprowadzać chaos, panikę, straszyć opinię publiczną, bo być może dzięki temu uda się ugrać kilka punktów politycznych. No nie, nie możemy iść tą drogą. Poczekajmy, czy rzeczywiście ten obiekt został zarejestrowany, czy jego trasa lotu była rejestrowana, czy wojsko, czy polska armia, siły zbrojne miały być może przekonanie, że nie jest to nic groźnego, co może zagrażać naszemu bezpieczeństwu, dlatego nie podjęły dalej idących środków w postaci neutralizacji tego obiektu. Poczekajmy na dalsze komunikaty. Dzisiaj wiemy, że coś wleciało, nie wiemy co, najprawdopodobniej spadło. Nie wiem, czy znamy dokładną lokalizację, pani mówiła o powiecie Tomasz Lubelski. Wożuczyn Cukrownia to jest nazwa miejscowości w powiecie tomaszowskim. Natomiast ja bym był daleki, niezależnie od tego, kto jest ministrem obrony narodowej, żeby w takim konkretnym przypadku od razu na
zmotywować do tego, żeby minister podawał się do dymisji, bo jaki by nie był, jest odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Ale ja myślę, że w ogóle cała ta sprawa i jak ten proces komunikacji będzie przebiegał, to jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Pan oczywiście rozmawiał podczas swojej pracy z politykami, ale podejrzewam, że też z Polakami, obywatelami i właśnie to poczucie bezpieczeństwa w związku z wojną na Ukrainę, ono jest zachwiane. Rzeczywiście no, Polacy się boją? Jest taka grupa osób? Oczywiście, że boją się. Nie wiemy, co nas spotka. Ostatnio informacje przekazane przez Amerykanów, Stany Zjednoczone, nie pamiętam, czy to były informacje Departamentu Stanu czy Pentagonu, pojawił się komunikat, że Putin na przełomie 24 i 25 roku planuje zaatakować inne kraje niż Ukraina, w tym również Polska może być na celowniku prezydenta Władimira Putina Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Polacy mają świadomość ogromnego zagrożenia, dlatego komunikacja jest niezwykle istotna. Tylko ta komunikacja musi być rzetelna, musi być prawdziwa. Nie możemy oczekiwać natychmiastowych komunikatów, które być może będą oderwane od rzeczywistości, byle tylko coś sprzedać dziennikarzom i opinii publicznej. Czasami lepiej uzbroić się w cierpliwość, poczekać na sprawdzony, dobry, rzetelny komunikat, nie wprowadzać nikogo w błąd i nie siać chaosu i paniki, bo tak jak mówię, byliśmy do tego rzeczywiście przyzwyczajeni, że należy strzelać ostrą amunicją w rządzących, niezależnie czy popełnili błąd, czy tego błędu nie popełnili. Ja wolałbym, żebyśmy trzymali dobre standardy, również te komunikacyjne. Panie redaktorze, i właśnie teraz otrzymałam informację, że na ekranach telewizorów pojawi się wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, obecnego ministra obrony narodowej, w związku z pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej. Służby państwa zadziałały natychmiastowo za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, szefem sztabu generalnego oraz dowódcą operacyjnym sił zbrojnych. Państwo działa. Wykrzyknik. Jeszcze jakbym mógł coś dodać. Widzimy na przykładzie tego, co wydarzyło się, czyli jakiś obiekt bliżej nieokreślony wleciał w polską przestrzeń powietrzną, naruszył tę przestrzeń. O rakiecie mówimy, tak. Rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Dzisiaj ministrem obrony narodowej jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Premierem Donald Tusk. Mamy koalicję 13 grudnia składającą się z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, z Polski 2050. Nie ma takiej siły ani politycznej, ani wojskowej, jak widzimy, która może zatrzymać pewne zdarzenia, pewne okoliczności. Prawo i Sprawiedliwość było atakowane za to, że jakakolwiek rakieta czy jakikolwiek obiekt w ogóle przedostał się na polską stronę. No, polskie siły zbrojne są, i to jest jakby wiedza ogólna i powszechnie dostępna i powinna każdemu być znana, siły zbrojne, służby specjalne, wojsko zabezpiecza przede wszystkim infrastrukturę krytyczną. I rzeczywiście, gdyby miał nastąpić atak na infrastrukturę krytyczną, to taki obiekt bezwzględnie powinien być zneutralizowany. Natomiast panie redaktorze, jeżeli... pan mówi tutaj o obronie przeciwlotniczej, tak, przeciwrakietowej. Natomiast jeżeli jakiś obiekt wleciał na teren Polski, infrastruktura krytyczna nie była zagrożona, no to rozumiem też, że nie było jakiejś nadinterpretacji ze strony sił zbrojnych, czy ten obiekt nie został zneutralizowany. No. Znaczy też rozmawialiśmy na ten temat z generałem Romanem Polką i nie ma takiego kraju na świecie, który nawet każdą Izrael... rakietę może zestrzelić, dokładnie, każdą rakietę dokładnie, może tak powstrzymać. Tak jak pan powiedział, to jest głównie infrastruktura krytyczna, jakieś obiekty newralgiczne, ale nie ma kraju, który jest w stanie pokryć tą obroną cały kraj. Panie redaktorze, my oczywiście o tej sprawie będziemy informować. To jest wiadomość, która jako pierwsza pojawiła się na antenie telewizji Republika. Przypominam, że po godzinie 9 rakieta spadła w miejscowości Wożuczyn, cukrownia w powiecie tomaszowskim, ale teraz wrócimy do tematu, nad którym pochylamy się już od dłuższego czasu, to jest zamach na media publiczne. Wiem, że protesty cały czas trwają, codziennie o godzinie 20. Tak, i to jest dla nas wielkie wsparcie. Z tej strony, z telewizji Republika, też chciałbym podziękować wszystkim, którzy każdego wieczoru o godzinie 20 zbierają się przed siedzibą telewizyjnej agencji informacyjnej Plac Powstańców Warszawy 7. Wspierają nas, sprzeciwiają się wobec temu, co wydarzyło się 20 grudnia o 11:18, kiedy wyłączono sygnał TVP Info, TVP World i TVP3. Nie ma zgody na zawłaszczanie telewizji polskiej. Pani redaktor, ta droga, którą obrała koalicja 13 grudnia, to jest droga bezprawia. A na końcu tej drogi mamy chaos, mamy anarchię. Telewizja Polska jest takim pierwszym przystankiem. Jeżeli teraz nowa władza nie zostanie zatrzymana, to po telewizji polskiej, która zostanie zawłaszczona, zniszczona, dzisiaj jest postawiona w stan likwidacji. A co to oznacza? To oznacza, że likwidator powinien sprzedawać majątek telewizji polskiej, ściągać długi i spłacać
ściągać wierzytelności i spłacać dłużników. Ale zawsze na końcu takiego procesu likwidacji jest właśnie sprzedaż majątku Telewizji Polskiej. Być może prywatyzacja Telewizji Polskiej. Jeżeli Telewizja Polska zostanie przejęta, zawłaszczona, zniszczona, to pamiętajmy, co mówili politycy dzisiejszej władzy w kampanii wyborczej. Kolejny będzie Narodowy Bank Polski. Silni ludzie przyjdą wyprowadzić prezesa Glapińskiego, prezesa Banku Centralnego, który ma umocowanie w Konstytucji. Kolejnym przystankiem będzie Trybunał Konstytucyjny. Sędziom wygasi się ich mandaty, pozbawi się ich stanowisk. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zastąpi się nominatami partyjnymi koalicji 13 grudnia. A na samym końcu być może nowa koalicja, ta demokratyczna przecież i praworządna, sięgnie po Pałac Prezydencki. I pozbawi być może urzędu pana prezydenta Andrzeja Dudy, również strażnika konstytucji. To znaczy w kraju bezprawia i anarchii wszystkie chwyty dozwolone. Ale pierwszym przystankiem jest Telewizja Polska. Dlatego bardzo państwu dziękuję, bo między innymi dzięki wam jest ta siła, żeby powstrzymać niezgodne z prawem działania. Panie redaktorze, ja pamiętam, że pan w mediach społecznościowych informował, że pan mimo wszystko, no bo wiadomo było, że te zmiany w Telewizji Polskiej nastąpią, że pan mimo wszystko zostaje, że tak powiem, na placu boju do końca. Ale czy pisząc właśnie ten komunikat, umieszczając ten wpis, spodziewał się pan, że to potoczy się w taki sposób? Panie redaktor, ja odniosę się znowu do kampanii wyborczej, bo wtedy pojawiały się zapowiedzi Donalda Tuska, że przyjdą silni ludzie i pewne sprawy pozałatwiają. Ale wydawało się, że to jest jakaś merytoryka kampanijna, że tak się po prostu mówi i no, kto się spodziewał tak, że nikt to do końca nie wierzył, że te słowa zamienią się w czyny, że można sięgnąć, że można nie sięgać po literę prawa czy po argument prawa, tylko po argument siły. A tu mamy czystą siłę, argument pięści. Jeżeli nie można czegoś zrobić zgodnie z ustawą, zgodnie z konstytucją, to bierze się prywatną agencję ochrony, bierze się policję, wykorzystuje się to, że cały aparat państwa jest teraz pod dowództwem Donalda Tuska i jego politycznych nominatów i zagarnia się, zawłaszcza instytucje państwa polskiego, spółki Skarbu Państwa. Również te instytucje, gdzie mamy Radę Mediów Narodowych, tak? Pomija się Radę Mediów Narodowych, pomija się ustawę o radiofonii i telewizji. Uchwałą tego czy innego pułkownika Sienkiewicza dokonuje się ataku, zamachu na media publiczne. Nie sądziłem, jeżeli pani mnie pyta. Myślałem, że to jest tylko retoryka kampanijna, żeby zbić kilka punktów procentowych w tej batalii politycznej przed wyborami październikowymi. A tu się okazuje, że być może to była jedyna obietnica, którą złożył Donald Tusk, którą rzeczywiście zamierzał spełnić. Bo jak wiemy, te pozostałe gdzieś się rozmyły po wyborach. A czy ten termin, bo tutaj też jeszcze jest jedna istotna kwestia. Odcięcie sygnału TVP Info miało miejsce w środę i w ten sam dzień zostało zawarte porozumienie w sprawie paktu migracyjnego, czyli też nasi widzowie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o przymusową relokację uchodźców. Jeśli nie będziemy chcieli przyjąć tych osób, wówczas 20 tysięcy euro kary za każdą nieprzyjętą osobę. Czy pana zdaniem ten termin był nieprzypadkowy? Czy to miało na celu przykrycie tego, co wydarzyło się w Brukseli? Nie, myślę, że nie był przypadkowy. Pamiętamy, że Donaldowi Tuskowi zależało, aby po przejęciu władzy bardzo szybko pozbawić Polaków dostępu do prawdziwej, rzetelnej informacji. Na skalę ogólnokrajową, bo Telewizja Polska pokrywała przecież swoim zasięgiem ogromną część naszego kraju. Zależało mu na tym, żeby zrobić to jak najszybciej. On deklarował, że w ciągu 24 godzin zmieni media publiczne, odłączy sygnał mediów publicznych. No nie wydarzyło się, potrzebował niewiele dłużej, ale umówmy się, zrobili to dosyć szybko, w sposób absolutnie bezprawny. W tym samym czasie, jak pani mówi, przyjmuje się na niedogodnych dla Polski warunkach i niezgodnych z polską racją stanu warunkach pakt migracyjny. Albo przyjmujemy tych migrantów, albo płacimy wysokie kary finansowe. A to jeszcze w przypadku, tutaj warto podkreślić, że płacimy w przypadku, kiedy sytuacja jest normalna. Normalna sytuacja to jest taka, kiedy kilkaset tysięcy tych osób przybywa do Europy. Jeśli byłoby ich więcej, to nie możemy nie płacić tej kary. Musimy przyjąć. To jest szantaż szantaż finansowy, o którym od początku mówiliśmy już od okresu letniego, wakacyjnego w Telewizji Polskiej. Wtedy politycy Platformy zapewniali, nigdy nie będziemy płacić, my nie będziemy musieli nikogo przyjmować. Wyłącza się sygnały Telewizji Polskiej, odcina się Polaków od tej informacji. Gdyby nie Telewizja Republika, to te informacje najprawdopodobniej nie pojawiłyby się w przestrzeni publicznej na masową skalę.
bo dzisiaj to media komercyjne narzucają narrację bez Telewizji Polskiej. Panie redaktorze, musimy już kończyć, więc właśnie jeszcze pytanie na koniec. Rozumiem, że nie poddajecie się, że te manifesty, te demonstracje będą trwać, no bo jednak wciąż spora grupa ludzi przychodzi, by bronić media. Znaczy, my się nie możemy poddać, bo Telewizja Polska ma jedynego legalnego prezesa, został nim nominowany, wybrany przez Radę Mediów Narodowych w ostatnich dniach redaktor Michał Adamczyk, po tym jak Mateusz Matyczkowicz złożył swoją dymisję. To jest prezes, który ma wszystkie narzędzia prawne, najważniejsze narzędzia prawne, zgodne z literą prawa do tego, żeby walczyć o przywrócenie sygnału Telewizji Polskiej. Rozmawiałem z Michałem Adamczykiem i na pewno nie spocznie na laurach i będzie walczył do samego końca. Jak my to mówimy, naszego albo waszego. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Miłosz Kłeczek, dziennikarz. Dziękuję serdecznie. Raz jeszcze dziękuję. Oczywiście państwu także bardzo dziękuję. Tutaj komunikat: w przestrzeń powietrzną wleciała rakieta. Dziś po godzinie 9 na terenie Polski pojawił się taki obiekt. My oczywiście dalej będziemy państwa informować o tej sprawie. Zachęcam do pozostania z nami. Do zobaczenia już za chwilę.